Rozmowa dnia, Mariusz Kruszczyński. Dobry wieczór. Moim gościem jest Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, jeden z gości Forum Gospodarczego Welkonomy Forum in Toruń. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie ministrze, podczas forum mówił pan między innymi o ważnej sprawie, o innowacyjności. Kiedy Polska osiągnie ten poziom wydatków 2% PKB na innowacyjność? Po pierwsze, pragnę tutaj pogratulować organizatorom, że konsekwentnie od wielu lat organizują takie tak ważne przedsięwzięcie, bo ono jest nie tylko tutaj najważniejszym przedsięwzięciem gospodarczym na ziemi bydgosko-turuńskiej, nazwijmy to tak, czy kujawsko-pomorskiej, ale również jest jednym z ważniejszych takich wydarzeń gospodarczych w Polsce. Fajnie, że jest taka okazja, żeby na tematy gospodarcze porozmawiać. Ja wyraźnie dzisiaj mówiłem o tym, że takim największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki to jest w tej chwili, to nawet nie jest samo utrzymanie tego wzrostu gospodarczego, to nam się udaje. Bo jako rząd powiedzieliśmy, że będziemy chcieli trzymać wzrost gospodarczy między 4 a 5% powyżej potencjału naszej gospodarki, bo on jest przez ekspertów oceniany na około 3%, ale że naszym największym wyzwaniem to jest przestawienie gospodarki polskiej na tory innowacyjności. Co to oznacza? To oznacza na przykład to, żebyśmy my jako gospodarka, czy my jako firmy polskie w mniejszym stopniu korzystali z kupowania gotowych rozwiązań gdzieś tam za granicą, gotowych technologii, ale żebyśmy je sami tutaj w Polsce wypracowywali i żebyśmy je komercjalizowali i później te usługi, produkty sprzedawali nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ale żeby to było możliwe, panie ministrze, trzeba inwestować w innowacje. Tak, to prawda. I tutaj niewątpliwie mieliśmy wielki problem i nadal jeszcze pewien mamy. To na to nam też zwróciła uwagę Komisja Europejska. My się absolutnie to podzielamy, ten pogląd, że nasza gospodarka jest jeszcze nadal zbyt mało innowacyjna. Pan wspomniał o 2%. 2%. W zasadzie nawet, panie ministrze, nie ja wspomniałem, tylko premier Morawiecki 2 lata temu. Mówił 2% PKB na innowacyjność w 2020 roku. Nie, na koniec 2020 to mamy w planie osiągnięcia 1,7%. Czyli te plany już się zmieniły w stosunku do tego, co mówił tak premier 2 lata temu. Nie, nie. 2% to mieliśmy osiągnąć na koniec tej perspektywy finansowej, którą kończymy w roku 2023. Wtedy kończy się cykl wydawania pieniędzy w tej obecnej perspektywie finansowej. Wtedy chcielibyśmy ten poziom 2% osiągnąć. A w tej chwili, W tej chwili przekroczyliśmy taką magiczną barierę 1%. Ostatnie dane mówią, że wydatki w Polsce wynoszą 20,6 miliarda złotych, czyli 1,03% w stosunku do produktu krajowego brutto. To jest dokładnie połowa tego, co jest w tej chwili średnio w Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej jest to 2,07. A docelowy poziom, który Unia znowu Europejska chciałaby osiągnąć, to jest 3% i my do tego będziemy dążyli. Dlaczego, panie ministrze, coś, co tak naprawdę w przyszłości ma być podstawą polskiej gospodarki, bo to będzie napędzało to, w jaki sposób Polska będzie funkcjonować, nie jest priorytetem? Że są ważniejsze sprawy, a nie to, żeby inwestować właśnie w innowacje? Nie, to jest priorytetem. Nasz największy program wsparcia dla przedsiębiorców, dla przedsiębiorczości, inteligentny rozwój, jest właśnie na to nastawiony. Chcielibyśmy, żeby w większym stopniu również działo się na poziomie regionalnym. Ale tu muszę panu powiedzieć, że samorządy wojewódzkie sobie z tym średnio radzą. Między innymi dlatego, że to jest dla nich nowa rzecz. Prowadzenie polityki innowacyjnej, wspieranie badań i rozwoju, komercjalizacja wyników tychże badań. Więc w regionach jest znacznie gorzej. Na poziomie krajowym ten program, który mamy, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. To jest program, gdzie mamy najwięcej składanych wniosków. Zostało złożonych w tej chwili, do tej pory, 17 tysięcy wniosków. Podpisaliśmy umowy na 4600 projektów. Mamy jeszcze 1000 projektów pozytywnie ocenionych, więc te umowy będą podpisywane. A z tego korzysta 3100 podmiotów prywatnych, firm. Ta liczba jest mniejsza, bo część z firm
realizuje więcej niż jeden projekt, więc tutaj mamy zainteresowanie. Ale wie pan, tak naprawdę kluczem jest nie tylko to, żeby te pieniądze wydać, żeby te projekty realizować, ale żeby one miały przełożenie na gospodarkę, czyli żeby efekty tych prac badawczo-rozwojowych były komercjalizowane. I również to, żeby te firmy dzięki temu powstają, na przykład startupy, nie uciekały z Polski, nie uciekały z Europy. A z tym Europa ma problem. Nie wiem, czy pan wie, ale połowa startupów, które są tworzone w Europie, ucieka nam. Ucieka nam głównie do Stanów, połowa z nich ucieka do Stanów, ale nawet do takiego kraju jak Izrael. Oczywiście. To co zrobić, żeby ich zatrzymać? A no właśnie. Po pierwsze, stworzyliśmy nowe ramy prawne. Otoczenie dla realizacji, dla prowadzenia polityki gospodarczej jest w tej chwili łatwiejsze dzięki konstytucji dla biznesu i dzięki setkom innych zmian, bo realizowaliśmy dwa takie pakiety, setki, jedną setkę, drugą taką pięćdziesiątkę. Bardzo drobnych różnych zmian prawnych, ale które są ważne dla przedsiębiorców. Stworzyliśmy system wsparcia dla innowacji, w tym w systemie fiskalnym, czyli podatkowym, który jest w tej chwili konkurencyjny względem tych za granicą, więc przedsiębiorca, który wydaje pieniądze na badania i rozwój, może sobie w 100% to odliczyć. A jeżeli ten przedsiębiorca ma główne przychody z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, to może sobie odliczyć nawet 150% własnych wydatków. Więc ten system jest znacznie bardziej przyjazny. Nowe rozwiązanie, tak zwane IP Box, powoduje, że jeżeli wytworzymy pewną wartość intelektualną i ją sprzedajemy na rynku, do innej firmy, to zapłacimy znacznie niższy podatek, aniżeli to normalnie ma na rynku. Więc to są nowe rozwiązania, które wierzymy, że one sprawią, że po pierwsze, żeby ten wskaźnik wydatków na B+R będzie wyższy. I to już mówiłem, to się zaczęło zmieniać, bo to już jest 1%. Ale co ważniejsze, diametralnie zmieniła się struktura tych wydatków. Bo przez lata myśmy wydawali około 0,6%, ale z tego 0,15-0,12 punktu procentowego to były wydatki prywatne, czyli stanowiły 1/3, 1/4. A w tej chwili w tym 1% ponad połowa to są wydatki prywatne. I więc zmienił się charakter. A to ważne, bo przedsiębiorcy pewnie lepiej wiedzą, jak należy wydawać pieniądze. Panie ministrze, w jednej z niedawnych wypowiedzi podczas jednego z wydarzeń Prawa i Sprawiedliwości mówił pan tak: gospodarka ma być dla ludzi, a nie odwrotnie. Jak to się ma do tych informacji dzisiaj opisywanych przez dziennik Gazetę Prawną, że minister finansów pani Czerwińska ma podobno wątpliwości co do tego, czy uda się dopiąć budżet, realizując wszystkie obietnice składane w trakcie tej kampanii wyborczej? Ale to musicie panią minister o to spytać, czy ma pana zdanie, nie martwi to pana, że być może budżet się nie dopnie w związku z tymi wydatkami, z 13 emeryturami, z 500+ na pierwsze dziecko? Panie redaktorze, mówiąc o tym, że gospodarka ma być dla ludzi, a nie dla samej gospodarki, bardzo wyraźnie mówimy to o tym, my jako rząd mówi o tym Prawo i Sprawiedliwość i to naprawdę nie jest nic nowego. Nie wiem, czy pan wie, ale w ten sam sposób mówi pan Jeffrey Sachs. Nie wiem, czy pan pamięta. Pan Jeffrey Sachs był szefem doradców pana Leszka Balcerowicza, a w tej chwili jest głównym ekonomistą Organizacji Narodów Zjednoczonych i on jest chyba takim głównym, nazwijmy, piewcą tak zwanego wzrostu inkluzywnego. Ale mówi pan, panie ministrze, to nie jest nic nowego, ale informacja, która gdzieś tam przebija się z Ministerstwa Finansów, że być może, jeżeli wszystkie obietnice zostaną spełnione, będzie problem z dopięciem budżetu, jest niepokojąca. Prace na temat nad budżetem na przyszły rok dopiero się rozpoczynają. Analiza tegorocznego budżetu wyraźnie pokazała, że budżet jest w stanie sfinansować tę nową piątką prezesa Kaczyńskiego i że są w tym budżecie pieniądze. Nawet nie trzeba żadnych zmian w budżecie dokonywać, bo o te pieniądze się znajdą. Czyli pan jest o to spokojny? Natomiast nad budżetem na przyszły rok zaczynamy dopiero pracować, więc spokojnie. Jak zwykle zawsze jest przy tego typu ważnych decyzjach wiele spekulacji. Proszę pamiętać, na początku 2016 roku, kiedy rozpoczynaliśmy te rządy, też bardzo wielu
krytyków, szczególnie z opozycji, ale również ekspertów krajowych, zagranicznych, ekonomicznych, mówiło, że gospodarka będzie w zapaści, że będziemy mieli problemy z budżetem, że będziemy mieli problem, że wzrośnie bezrobocie. No niemalże świat się miał zawalić. Nie będzie pieniędzy na realizację programu 500+. A tu nie tylko te pieniądze zostały znalezione, ale gospodarka świetnie się rozwija. Nadal mamy niską inflację, proszę zauważyć, przy tym wszystkim poniżej 2%. I naprawdę wszędzie na świecie jesteśmy chwaleni za to, że realizujemy tak zwaną politykę inkluzywną. I ja myślę, że to również jutro będę mógł na te takie miłe słowa usłyszeć od innych krajów na spotkaniu ministrów grupy OECD. To panie ministrze, na koniec jeszcze jeden temat. Jak wygląda w tej chwili wykorzystanie środków unijnych w województwie kujawsko-pomorskim? Bo ostatnio też wspominał pan o tym, że samorządy, konkretnie trzy, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, mogą mieć problem z kwestią rozliczeń. To jest poważny problem? W zeszłym roku uniknęliśmy, cieszę się, no, trochę w ostatniej chwili, bo to był listopad, grudzień, kiedy te regiony najbardziej zagrożone jak gdyby wychodziły spod tej tak zwanej gilotyny N+3. Na ten rok, no niestety te nasze analizy pokazują, że są to nadal te regiony, które mogą mieć największy problem. Ja nie chciałbym, żebyśmy czekali tak jak w zeszłym roku, nie wiem, do listopada czy do grudnia, bo w grudniu niektóre regiony dopiero zamykały i dopiero mówili, że poradziliśmy sobie, zróbmy to wcześniej, w połowie roku, w trzecim kwartale. Już w tej chwili mniej więcej połowa regionów ma spełnione te wymogi dotyczące N+3 na ten rok. Programom krajowym to w ogóle nie grozi. Problem może być z programami regionalnymi. I tutaj no niestety w tej chwili kujawsko-pomorskie jest na ostatnim miejscu. Wcześniej jeszcze z Podlaskiem mieliśmy większy problem, ale w tej chwili Podlasie przyspiesza, a z kujawsko-pomorskim mamy problem. A to byłoby niedobre, bo te pieniądze wtedy nie zostałyby nie tylko w regionie, one by nie zostały w Polsce, tylko zostałyby w Brukseli. To są duże kwoty, o których rozmawiamy? Wie pan, to trudno powiedzieć, ile na jakim to poziomie będzie. To może być kilkanaście milionów euro. I to nie są rzeczy zupełnie teoretyczne, bo w zeszłym roku wyraźnie widzieliśmy, najwięcej stracili Słowacy w dwóch programach grubo ponad 100 milionów euro. Więc to niestety gilotyna w Unii Europejskiej działa. Mniej więcej połowa krajów członkowskich w różnych programach musiała jakieś pieniądze stracić. My nie straciliśmy w poprzedniej perspektywie. Pokazaliśmy, że na finiszu, wprawdzie on był bardzo ciężki dla mnie, bo to była końcówka 2015 roku, kiedy w półtorej miesiąca musieliśmy wydać 30 miliardów złotych, ale żadne euro nie przepadło. Parę dni temu komisja nam wypłaciła gdyby ostatnie środki, czyli i wydaliśmy i rozliczyliśmy. I tak samo chciałbym, żeby było w tej perspektywie finansowej. Dlatego warto sygnalizować już teraz. Dlatego ja o tym mówię nie w ostatniej chwili, tylko mówię dużo, dużo, dużo wcześniej. Dziękuję bardzo. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.